rok po uzyskaniu dyplomu z kompozycji zawarłem związek małżeński z Domicelą Dąbrowską. Ja rozpocząłem pracę kompozytorską, a żona pracowała w Nowej Hucie w szkole muzycznej. Chodziła po błocie, żeby dotrzeć do szkoły i uczyć tam. To dzięki temu, że żona pracowała w Nowej Hucie, a władze Nowej Huty chciały mieć inteligencję, zamieszkaliśmy na osiedlu kolorowym. Było to wymarzone miejsce dla mnie jako kompozytora, bo była cisza wokoło. I oczywiście sąsiedzi byli bardzo mili i znosili moje, czasami od czasu do czasu, granie na fortepianie. Ojciec mój, jako muzyk, pianista, organista, patronował mi od dzieciństwa w rozwoju muzycznym. Siadałem na ławie organowej obok ojca, wsłuchiwałem się w pieśni kościelne. Tam we mnie tworzył się już duch kompozytorski. Od czasu do czasu ludzie mnie pytają, a dużo pan napisał kompozycji? Nie da się zliczyć na palcach rąk i nóg. To powstał olbrzymi gmach kompozycji. Szczęśliwy jestem, aby Bóg mi pozwolił jeszcze dalej komponować dla dobra ludzi i Boga chwały. Jestem wzruszony, głęboko przeżywam to bardzo. Ale może posłuchajmy mojego utworu Apokalipsy. Zobaczymy, co ten kompozytor przedstawia Państwu. Co, Józefie? Obdzwoniłem wszystkie hotele i pensjonaty. I nigdzie nie ma dla nas miejsca. Zimno ci? Okryj się kocem. Dziękuję. Takie sobie miejsce wybrałeś? Tutaj? Na narodziny twojego syna? Tak? Uwaga, uwaga! Pociąg osobowy z Betlejem wjeżdża na to 7 przy peronie 4. Z Betlejem? Jesteśmy pasterzami. Nie wiecie, gdzie narodził się Mesjasz? Kto? Pilnowaliśmy owiec i nagle pojawił się anioł. Przypomina. Ja wiem. To jest Boże Narodzenie, popatrzcie. Józef, Maryjka, Dzieciątko Jezus, Trzej Królowie. A może nam się to śni? To nie sen. Jezus rodzi się każdego dnia. Przychodzi do wszystkich. Do każdego z was.
pana gospodarza szopą po kolędzie. Czy będzie, czy nie będzie, kolędeczka się odbędzie. Przylecieli, przylecieli, prześliczni anieli. Wszyscy mieli, złote piórka mieli. Przynieśli nam wesołą nowinę. Panna czysta, Matka Chrysta zrodziła dziecinę. A zrodziwszy, pieluszki powiła. A powiwszy, do żłóbka włożyła.